Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50 i będziemy po raz kolejny przechodzić sobie legendarny loszek, ale tym razem będzie to legendarny loszek na totalnym tryhardzie. Dlatego, że czytałem komentarze pod poprzednim odcinkiem, tak naprawdę było kilka ciekawych. Jako takiej taktyki, którą mogliście wymyśleć, czy po prostu gdzieś podejrzeć, nie było, więc no niestety nic ciekawego wam teraz nie pokażę, jeżeli chodzi o taką jakąś super taktykę, nie wiadomo co, ale było kilka komentarzy, które mi tam wytknęły parę błędów i jeden, który mnie troszeczkę zasmucił i rozśmieszył, no tak skrajne emocje we mnie wywołał generalnie. Chodzi o to, że jedna osoba, która zebrała tam kilka lajków, napisała, że uczcie się jak nie przechodzić legendarnego lochu, bo Neutral wiecznie żyć nie będzie. I powiem szczerze, troszeczkę mi się smutno zrobiło, jak przeczytałem ten komentarz, dlatego że tak się starałem, zaledwie 10 odrodzeń na tamtym odcinku zrobiłem. Zresztą jak widać było po mnie, no to byłem w znakomitej formie, więc no zasmucił mnie troszeczkę ten komentarz, bo jednak starałem się wam pokazać, jak powinno się ten loch przechodzić, ale mi nie wyszło, więc teraz, oczywiście to są żarty, to jakby mówiłem tam na początku, że to jest tylko taki odcinek poglądowy, jakby ktoś nie wyłapał ironii, to nieistotne. Teraz będziemy tak naprawdę starać się zrobić wszystko jak najlepiej, ja będę wam mniej opowiadał, będę się starał zmniejszyć to takie ryzyko, powiedzmy, losowości, no bo jednak losowość dużą rolę odgrywa w tym lochu. Nie powiecie mi, że jak ktoś oglądał tam ten odcinek, że jak łapałem trutkę praktycznie co każdą walkę pod koniec, no to to było jakby ułatwiało mi, no nie? Więc generalnie postaramy się to przejść jak najlepiej. Póki co zrobiłem ten loch w sumie 3 razy tylko, więc już mniej więcej mi się przypomniało co i jak. Także no myślę, że powolutku możemy zaczynać. Na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu i opisie. I chyba tyle. Tego kciuszka w górę pamiętajcie, żeby zostawić. No i tutaj specjalnie dla autora tamtego komentarza dzisiaj lecimy i staramy się zrobić wszystko jak najlepiej w tym naszym legendarnym loszku. No i okej, myślę, że możemy zaczynać, tak jak mówię, nie będę się aż tak skupiał na gadaniu, tylko będę chciał polecieć, no ale oczywiście muszę was tutaj, że tak powiem, moim komentarzem troszeczkę, można by powiedzieć, że zajmować po prostu, żeby to nie był taki suchy gameplay. No i coś tam sobie pogadamy, bo napisała mi jedna osoba w komentarzu, że udało jej się przejść ten loch na raz, więc to jest dla mnie wow, to jest w ogóle, w sensie nie potrzebowała żadnego odrodzenia, nie? Weszła i na jednym jakby przejściu, jednym ranie, jakby to nazwać, jednym podejściu może, przeszła cały loch, więc dla mnie to jest totalnie, nie mam pojęcia. Takie trzeba mieć szczęście, a w ogóle to mi napisał ktoś właśnie pod poprzednim odcinkiem w komentarzu i jeszcze jedna osoba napisała mi i wysłała screena, że właśnie również na Discordzie, w ogóle zapraszam, tak jak mówię, na Discorda, bo tam sobie gadamy o gierce i zresztą nie tylko, no ale wysłała screena, że właśnie też na takim jednym podejściu udało jej się przejść praktycznie, a tu w ogóle pierwszy raz robię ten log, dlatego mamy tego klucznika za darmo, że właśnie udało jej się przejść też na jednym właśnie podejściu cały loch, ale on już tam się rozwinął, że właśnie miał ogrom pokoi z jakimiś leczeniami, co chwilę generalnie no szczęście mu bardzo sprzyjało i tak to wychodziło. Jeżeli o mnie chodzi, no to mówiąc szczerze tak, po pierwsze błąd, taki jeden chyba największy, który mi wytknęliście, który popełniłem, jeżeli chodzi o ten legendarny loch, no to jest kwestia tego, że miałem runę, która jakby jakąś tam, bo wiecie, tu są te runy, te klejnoty, jak zwał, tak zwał, i po prostu jedna z nich chyba tam zmniejszała szansę na ucieczkę, nie? Przez to ja jakby pod koniec tak bardzo dostawałem te obrażenia, no bo po prostu miałem niską tą szansę na ucieczkę, no i przez to jakby szło mi dość słabiutko, a ja w ogóle nie zauważyłem, że mam taką runę, nie? W sensie w ogóle nawet nie przeczytałem, że takie ma skutki uboczne, nazwijmy to. Przez to właśnie uciekałem i głupio traciłem HP. No ale i tak musicie przyznać, kto widział tamten odcinek, kto nie, to niech sobie obejrzy, był on wczoraj wrzucony, że jednak pech był duży, no, no ale też słabo szło, no nie? To były, zgrały się dwie rzeczy. Jak widzicie, teraz już mamy 21 pokój, idzie o wiele lepiej. Co prawda dostaliśmy bardzo fajny bonus, czyli ten taki kciuk do góry jakby, 6 kciuków do góry przez 6, no inaczej, bonus, który działa tam przez 6 komnat, no ale i tak git, mamy w tym momencie 12 kruczy, ponad pół HP, no i jesteśmy na pierwszym bosie. Co wy mi tam jeszcze ciekawego pisaliście odnośnie tego lochu? No tak jak mówię, taktyki żadnej nie było, jakiejś tam nie wiadomo jakiej. Okej, teraz się skupiamy, jaką tutaj, jaki klejnot wybrać, pojawia się mniej drzwi ofiarnych, to nie, szansa na odblokowane drzwi. I tutaj mamy szansę na błogosławieństwo przy przeszukaniu kufrów. Pojawia się więcej tajemniczych komnat. A tu mamy szansę na zdobycie kluczy, zatoczenie walk zmniejsza się. Kurczę, no nie wiem, no w sumie już ten etap, gdzie, chociaż nie, no jeszcze tych kluczy będę chciał trochę, mimo wszystko
No, pojawia się więcej tajemniczych komnat. Tajemnicze komnaty to są chyba te ze znakiem zapytania. Tak mi się wydaje przynajmniej. One chyba nie są złe. Dobra, bierzemy to. Najwyżej będzie to słaba decyzja. Pisaliście mi jeszcze, że jeżeli walczę z tym takim kufrem, co on się zamienia w potwora, to on zawsze daje epika. To też w sumie nie wiedziałem, że na to jest 100% szansa, wychodzi, że tak. Więc no, tak to dobra, tu bierzemy to zdecydowanie. Więc no i w sumie tyle, więcej jakichś tam ciekawostek nie było. Okej, okay, teraz tak, czy on ma nas na hita, czy nie? Wydaje mi się, że jeszcze nie, ale mogę się mylić. No i tu będzie moja ewentualnie wtopa, ale dobra, próbujemy. No miał nas na hita niestety. Dobra, no to pierwsze odrodzenie, czyli nie jest źle. Tutaj mamy jedyneczkę, dlatego że liczy to pierwsze wejście za darmo, czyli w sumie w ostatnim odcinku zaledwie 9 razy się odrodziliśmy, to już o wiele lepiej brzmi. Oczywiście żartuję. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o te odrodzenia, to 5 to jest taka średnia, myślę, optymalna. Czasem zdarzy się więcej, czasem zdarzy się mniej oczywiście, ale 5 wychodzi 250 grzybów za run, to jest tak ok. 5, 4, ale no 4 już rzadziej, raczej ludzie... W ogóle już tu zaczynają sporo bić te potworki, tak zauważyłem. Raczej ludzie, jeżeli chodzi o 4, to tak ciężej, właśnie 5 to jest taka średnia. I myślę, że 5, te 250 grzybów za legendarkę, to jest taki, powiedzmy, optymalny koszt, nie? Wydaje mi się, że to wcale nie jest takie złe. Dobra, bo my tu mamy jeszcze jakieś... A, łączną odporność, to ja sobie musiałem ogarnąć. Z tym, że to jest taki pojedynczy run, ja tu w ogóle muszę do kibla coś wrzucić, bo już nie miałem epików. Ja, tak jak mówiłem, najwięcej runów zacznę robić już po niedzieli, bo wtedy będzie po prostu skończyć się Weekend Golda, już nie będę siedział cały czas na warcie tymi postaciami, więc będziemy mogli bardziej tu podziałać. Dobra, no i zobaczmy. No teraz mamy debuffa, ale nie jest wcale taki zły. Dostaliśmy kluczyk. Ten nas chyba jeszcze nie zabije, dokładnie. Odnowił nam się debuff, okej. No i dobra, no i teraz próbujemy uciekać. Tylko, że czy mi się to uda? Okej, teraz się udało i mamy klucznika. Dobra, klucznik pojawia się na tych samych pokojach. Tego wam zapomniałem powiedzieć ostatnio, że, czyli tak jak mówię, no na 36 na przykład zawsze jest co run. Zresztą jak będziecie oglądać te moje odcinki, bo jeszcze kilka pewnie z legendarnego lochu wrzucę, no to faktycznie, że tak powiem, tak jest, nie? Zresztą będziecie sobie mogli to zauważyć. Okej, okay, mamy leczenie, bardzo dobry buffik. I ja używam, ja generalnie walczę, jak mam to leczenie, bo i tak przeważnie mi odnawia więcej HP. Chociaż nie, teraz chyba tyle samo, to oni może coś zmienili, kiedyś to inaczej działało. Dobra, to teraz sobie może spróbuję uciec i się udało i mamy znowu połowę HP, super. Ten pokój nas rani, więc wchodzimy tu, mamy tylko pułapkę, nie jest tak źle, zobaczmy co tu mamy. Mamy niestety potwora, no to ta akurat słabiutko. Tu mamy komnatę z jakimś debuffem, a tu mamy to, no to spróbuję tu, uciekniemy. Okej, okay, w miarę git, znowu ucieczka. No zobaczcie, ja się wtedy dziwiłem w ogóle, że tak często mnie łapią, nie? W sensie, że nie udaje mi się uciekać, tylko właśnie często dostaję obrażenia, no a to po prostu przez to, że miałem taką wadę klejnotu, można by powiedzieć. Dobra, drugie odrodzenie. Jesteśmy na 47 komnacie. Czy ja chcę tutaj... chyba wolę uciekać, tak szczerze mówiąc. Już, raczej już nie chcę tych kluczy farmić. Okej, okay, udało się. W sensie na razie, no zobaczymy jak to dalej pójdzie. Okej, okay. Jeżeli chodzi o epiki, no to na razie tyle. Tu w ogóle ten mogę już ewentualnie dać komuś. I chyba dam nawet Magusiowi. I nawet w sumie runy, zobaczcie, nie muszę zamieniać. Plus 41 traci tylko i wyłącznie 5 pancerza. Więc jak najbardziej mu to damy. Tu sobie to mogę w sumie od razu wrzucić do kibla i już będę miał z głowy i dzięki temu sobie odzyskam klejnocik, pyk pyk, i zobaczcie jak to pięknie wyszło. Dobra, tu w ogóle te legendarne klejnoty, też ich mam mało dość, jeżeli chodzi o pachołków wypadałoby im dać, ale to wszystko na spokojnie. Właśnie, jeżeli chodzi, a to no może wam powiem, bo i tak jesteśmy na tym magu, tylko najpierw wybierzmy odpowiedni klejnot. Dobra, tu jest tak, pocz śmierci, dobra, to jest takie sobie. Obrażenia od potworu zmniejszają się o 20%. Szansa na znalezienie przedmiotów się zmniejsza. I tu mamy... no to chyba to weźmiemy, nie? No bo tu są bardzo podobne, tylko że tutaj mogą być potwory, a tu tylko przedmioty. No na przedmiotach aż tak mi nie zależy. Chcę to zrobić z jak najmniejszą ilością odrodzeń, więc powiedzmy, że tak. Jeżeli chodzi o tego maga, to w piątek, czyli przedwczoraj dla was, mieliście właśnie odcinek, gdzie tam klikałem lochy i stwierdziłem, że w tym momencie już robimy z lochami stop. Miałem czekać do tego 393 poziomu, ale stwierdziłem, że w sumie nie ma sensu. W sumie po co to robić, jak można już w tym momencie...
Tam wbiliśmy 393 level, potem z daily login bonusu dostałem ten 383, nie wiem czy powiedziałem 90 czy 80, nieważne. Potem dostałem właśnie z tego daily login bonusu 384 i stwierdziłem, że już stop, że teraz już totalnie lochów tutaj nie robię, zatrzymuję się i po prostu będę kombi... O, no naprawdę dostałem debuffa, ja mam chyba jakąś szansę, żeby ten... Większą szansę na buffy, no ale dobra, no trudno. Okej, okay, tutaj... O, bardzo fajny buffik, to akurat git. Dostaliśmy znowu jakąś tutaj różdżkę. Mam jeszcze trochę tych rozmontowań, tak jakbym jakieś epiki dostawał, to jak najbardziej. No tutaj to wolę tak szczerze wejść tu. Ajajaj, to akurat było niedobre, okej. Okay. Lecimy dalej. No i tu, czy uda nam się? Dobra, udało się, git. Tutaj wchodzimy, cyk. Tu wchodzimy, cyk, pyk. No i lecimy dalej. Więc po prostu tak jak mówię, wstrzymuję się z lochami, już tutaj totalnie tego nie klikam. Biorąc pod uwagę jak dużo osób to robi, no to po co jeszcze dopychać na siłę tymi lochami ten 393 level, żeby potem zrobić stop. Zrobimy sobie stop po prostu wcześniej. Długo się nad... w sensie długo, no nie długo, bo to by było dziwne, ale troszkę nad tym myślałem i stwierdziłem, że w sumie po co tak rushować na siłę. Zwłaszcza jak teraz jest ta górka expa tak zwana, więc no tak naprawdę dostajemy najwięcej expa ze wszystkiego, nie? Tam z akademii, z misji, z karczmy i tak dalej, więc po co to robić? Dobra, mamy trzecie odrodzenie za grzyby. Wchodzimy. To nie jest źle. Trzy odrodzenia to jest póki co 150 grzybów. Zobaczymy jak to będzie szło dalej. Mam cały czas 13 kluczy i mam również klucznika. Na kluczniku sobie bierzemy mięśniaczka. Jak najbardziej. No i lecimy dalej. Mięśniaczka teraz musimy wykorzystać jak najlepiej. Prawdopodobnie starsze on nam do 75 komnaty, czyli do bossa. I później sobie jakoś myślę, że dalej polecimy. Kluczyków mamy cały czas fajną ilość. W miarę to sensownie wygląda. Dobra, 74. Tu spróbujemy już uciekać, bo oni już sporo biją. No i git. Dobra. Mamy jakiś paseczek. Możemy go od razu rozmontać, bo to jest na wszystkie cechy. To w sumie też rozmontuję, bo jest na wszystkie cechy. I te buciki w zasadzie też. I tak jeszcze będę robił ten legendarny loch, to nie ma co. No i okej, szansa na skuteczną ucieczkę z walki wzrasta i chyba to bierzemy. W ogóle zauważyłem, że jest runa, która od razu, nie wiem czy dobrze widziałem, ale jak robiłem już sam dla siebie, bez jakby nagrywania, to widziałem, że jest runa, czy tam ten klejnot, który od razu zwiększa nam szansę na ucieczkę o 40%. Nie, że one się mogą, muszą skalować 20 i 20, tylko od razu jest 40. Coś takiego chyba dodali, bo kiedyś tego nie było. No i powiem wam, że wtedy się już robi naprawdę ciekawe, bo większość ucieczek kończy się sukcesem, więc to jak najbardziej git. Dobra, czyli chyba bierzemy to, te klątwy to są w miarę, no i niech będzie. Runki, w sensie klejnoty wcale nie jakieś super nam tutaj wbiły, że tak powiem, w tym podejściu, ale też nie są złe, więc w sumie nie na co. Dobra, szczerze mówiąc to tak, już zacznę sobie otwierać za kluczyki te drzwi, w sensie no zużywać. Oj, mamy mięśniaczka. Ej, dobra, to może być dobre podejście, tak szczerze. Tutaj sobie weźmiemy to, możemy od razu rozmontować. Tu mam dużo itemków jeszcze z tego tornada, co klikaliśmy w piątek, więc jakby no wiadomo, zostawiam je. Jeszcze mogę sobie raz otworzyć drzwi za darmo. O, i zobaczcie, ło, jakie combo teraz. Dobra, super. Okej, tu mam jeszcze 5 tych mięśniaczków, tu jest znowu na wszystkie cechy, muszę patrzeć runy, ale uprzedzoną jakoś to mi nie jest potrzebna. Teraz mi najbardziej są potrzebne łączne odporności dla naszych fachołków, bo jeszcze nie wszyscy to mają. Chyba to ma, no dokładnie, póki co tylko i wyłącznie Kunegunda. Dobra, lecimy dalej, tutaj jeszcze mamy 4 mięśniaczki, w sumie to się też leczymy. Oj, zobaczcie, znowu buff, no fajnie, fajnie to idzie. Okej, tutaj pyk, cyk, mamy mięśniaczka i jeszcze ostatni pyk, no i mamy 11 kluczy, więc w teorii powinno nam starczyć już do samego końca. Mamy kolejnego buffa. Chociaż ten akurat za dużo nam nie daje, dlatego że i tak już nie zamierzam za bardzo walczyć. Bardziej się tutaj będę skupiał na uciekaniu. Tutaj mamy cyk. No i okej. I tutaj pyk. Pyk, dobra, tu musimy uciec. No niestety się nie udało, ale to nic. Lecimy dalej, jeszcze 5 pokoików, 4. Tutaj pyk, mamy zwiększoną szansę na ucieczkę. No to w tym momencie już wydaje mi się, że zrobimy to na spokojnie już do końca. Teraz cyk, udało się uciec. Teraz pyk, udało się uciec. No tam mogłem w sumie za klucz już wejść, ale już tak za bardzo, że tak powiem, już poleciałem. No i mamy bossa, cyk, proszę bardzo. 3 odrodzenia, no w sensie wiadomo, piszę 4, bo jakby to pierwsze darmowe się liczy. No ale generalnie właśnie tak jak mówię, udało się to zrobić za 150 grzybów. Także myślę, że to jest jak najbardziej okej. Od razu mamy różdżkę, zobaczcie, zajebista jest ta różdżka, strasznie mi się podoba, tak szczerze. Oni zmienili ten wygląd, ale dobra. I jak ona wygląda? No,
powiem wam tak szczerze, że sympatyczna, plus 54, mamy jak widzicie na 3 cechy, no to wiadomo, Runkę sobie oczywiście zamienimy, no i rozrzucik jest ok, nie? W sensie nie jest jakiś najlepszy na świecie, ale jest taki w porządku, więc chyba nawet od razu ją założę, chyba myślę, że nie ma w ogóle na co czekać, tylko od razu ją sobie założę, no bo dlaczego by nie? Ten rozrzut mógł być lepszy, to jakby wiadomo, ale też nie jest jakiś tam, nie wiem, 1500, 1700 czy coś takiego, no oczywiście strzelam, wiadomo, ale nie jest taki bardzo zbliżony, więc dobra, od razu ją zamienimy, tutaj sobie muszę zamienić runy też, jeżeli o to chodzi, to mamy tutaj 60%, szkoda, że 60 nam nie wpadła, dlatego, że brakuje nam tu w sumie no, do każdego oprócz nas 60%, ale może podczas trwania tego legendarnego lochu nam się uda. Dobra, czyli tak, tutaj sobie możemy odzyskać klejnot, pyk, tutaj wchodzimy sobie cyk, tutaj sobie zaczarujemy to od razu, no i możemy w tym momencie dać razy 10 ulepszenia, tak jak miała miejsce ta stara, no i git. Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości co do moich umiejętności przechodzenia legendarnego lochu. Oczywiście to wszystko z jajem, no ale teraz już się bardziej skupiłem, teraz bardziej zacząłem czytać, skupiać się, mniej wam tłumaczyć, a więcej właśnie tutaj myśleć. No i wyszło całkiem ok. 150 grzybków za przejście. No ja osobiście jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Możecie w dalszym ciągu podsyłać jakieś wasze sugestie, taktyki czy cokolwiek. Myślę, że jeszcze kilka odcinków z tego legendarnego lochu nagram. Może na innych postaciach, może coś zobaczymy. Aha, jeszcze wam w ogóle pokażę animację tej broni, bo mi osobiście się bardzo podoba. Dobra, zaatakujemy sobie na przykład tego Magusia. No i zobaczcie, no fajna jest ta broń, kurde. No taka niby śmieszna, niby to. Kurczę, no żadnych krytyków akurat, no szkoda. No ale to nieistotne. Strasznie fajna, mi się osobiście podoba i w sumie to się cieszę, że od razu udało nam się ją tutaj znaleźć. To jest w ogóle ta... No git, jak dla mnie git. Okej, to tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawiajcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha. I tak naprawdę to wszystko. I piszcie w komentarzach jakieś, może jakieś na przykład, nie wiem, jakieś dla mnie wyzwania na ten legendarny loch, albo jakieś tematy na odcinki, żebym mógł pogadać w trakcie przechodzenia. To w sumie komentarze są dla was. Piszcie, co uważacie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.